Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Danganronpy drugiego analitycznego podejścia. Oznacza to ni mniej, ni więcej to, że gram w grę po raz drugi. Podczas prowadzenia tej serii będę nawiązywał zarówno do pierwszej części gry, jak i do całej tej części gry, czyli zarówno do tej sprawy trzeciej, w której jestem, jak i przyszłych spraw. Także jeżeli nie oglądaliście Danganronpy drugiej, a nie chcecie spoilerów, to przenieście się ewentualnie do serii, którą linkuję wam w opisie pod filmikiem, ponieważ tam możecie dostać się do serii, kiedy przechodziłem grę po raz pierwszy. Także gorąco polecam. No i cóż, moi drodzy, lecimy sobie z końcówką trzeciej sprawy. Myślę, że w tym odcinku będziemy w stanie tę sprawę trzecią powolutku skończyć. Mam nadzieję, że również z tym, co się dzieje po całym procesie, ale tutaj jeszcze zobaczymy. Kotek musi przemknąć niczym cień. No i dobra, zaczynajmy. Przed rozpoczęciem gorąco chęcam do zostawienia łapki w górę. Bardzo wam za to dziękuję. Let's go, let's go. A więc to się stało. Cały czas dawaliśmy się nabierać na kłamstwa mordercy. Chciałbym cię o coś zapytać. Nie ma wątpliwości, że przyczyną śmierci Ibuki było powieszenie na tej linii, prawda? Owszem, nie miała innych zewnętrznych obrażeń, więc nie ma wątpliwości, że zmarła w wyniku powieszenia. Rozumiem, więc Ibuki umarła przez powieszenie. Widać, że Ibuki powiesiła się, ale to był kłamstwo, prawda, Mikan? To jest już... Podałaś nam nieprawdziwą przyczynę śmierci. Kłamałaś, czyż nie? Przez samo patrzenie powinnaś być w stanie odróżnić powieszenie od uduszenia. Ty, Mikan, ostateczna pielęgniarka. Proszę, zaczekajcie. Po pierwsze, nie jestem koronerem, więc nie mam wystarczającej wiedzy medycznej, żeby zidentyfikować takie obrażenia. Dlatego to nie moja wina, że się pomyliłam. Masz rację. I jak dotąd bardzo nam pomagałaś. Nawet pijany student medycyny potrafiłby dostrzec różnicę między powieszeniem a uduszeniem. Nie staję po jej stronie, a nic, ale bycie niezdarnym, niekwalifikowanym w tej dziedzinie może doprowadzić do błędu. Ma całkowitą rację. Jestem niezdarą i jestem tak bardzo nieostrożna. Idan opiekowała się mną, dopóki nie wyzdrowiałam. Nie mam mowy, żeby będę w nią wątpić. Żelazna logika. Nie sądzisz, że jej oddanie pielęgniarstwu jest tym, co pomogło być w ciągnięciu i budzić jej śmierć? A jeżeli jednak nie, jej symptomy były nadal bardzo poważne i sprawiały, że wierzyła we wszystko, co jej się mówiło. Nie zdziwiłbym się, gdyby dobrowolnie poszła za Mikan, ponieważ się nie opiekowała. Z Mikan zgłosiła się do opieki nad nami, bo planowała wszystko od samego początku? To już trochę... Czy nie jesteś złodziej, który podejrzewa wszystkich innych o bycie złodziejami? Ja nie jestem kryminalistą, Mikan jest. To znaczy, w końcu to ona zabiła, wiesz? Bijcie się, proszę, wybaczcie mi. Przepraszam, ale nie mam mowy, żebym ci wybaczył. Po prostu nie jestem w stanie wybaczyć tej zbrodni. Wybaczenie czy też jej brak? Nadal nie zdecydowaliśmy, czy Mikan jest zabójcą. Rozumiem. Jesteście mili. Cóż, jeśli to jest wasz wybór, to jedyne, co mogę zrobić, to się chyba wycofać. Ale czy to jest naprawdę w porządku? Czy to jest wasza nadzieja? Jesteś cholernie irytujący. Jak będziesz dalej gadał, to zbiję cię jak kwaśne jabłko. Ale ja naprawdę nie jestem mordercą. Nie mam mowy, żebym była w stanie kogoś zabić. Czy to rzeczywiście prawda? Skończ się już, dość tego! Nie mogę przestać. Też nie chcę tego robić. To oczywiste, że nie chcę tego robić. Ale muszę to zrobić. Wątpisz w swoich przyjaciół? Nie o to chodzi. Podejrzewam ich, bo chcę im wierzyć. Co to do licha ma znaczyć? Sądzę, że wiara i zwątpienie niekoniecznie są przeciwieństwami. Wątpię w nią, ale nadal chcę jej wierzyć. Wiara leży w sercu tego konfliktu. Oj. Bo jeśli nie ma miejsca na zwątpienie, to nie ma też powodu, by wierzyć. Prawda? Piękne słowa. Piękne, naprawdę. Nie mów poważnych rzeczy. Ja nie bardzo to rozumiem. Akane, no taka już jesteś, co ja ci poradzę? Taka już jesteś, wybaczcie, no muszę się poprawić, by stać ciepły szok, a ta koszula mi pomaga. Jeśli chcesz w kogoś uwierzyć, musisz najpierw przezwyciężyć zwątpienie. Wiara bez zwątpienia jest po prostu kłamstwem. Dobra, rób ta co chce ta. Nie będę was już powstrzymywać. To wszystko, co masz do powiedzenia? Więc ostatecznie wszyscy jesteście tylko bandą dręczycieli, co? Usprawiedliwianie swoich czynów wymyślnymi słowami. Robienie wymówek. Dlaczego to nie jest naprawdę twoja wina? Zawsze wszyscy mnie tak traktują. Zawsze. To wszystko jej wina. To...
Ona ma problem. Ja mam już tego dość. Słyszycie mnie? Mam tego dość. Mikan? To niesprawiedliwe. To niesprawiedliwe, 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 niesprawiedliwe. Dlaczego nie chcecie mi wybaczyć? Gdybyście zrobili coś źle, to od razu byście sobie wybaczyli. Co takiego zrobiłam? Dlaczego nikt nie chce mi wybaczyć? Czy to jest teraz twoja strategia? Cóż, to jest irytujące. Poza tym, szczerze mówiąc, skończyły mi się pomysły. Jak możemy sprawić, żebyś się przyznała? To jest problem. Jeśli nie mamy żadnych wskazówek, dlaczego nie poprosimy jej, żeby nam jakieś dała? A? Jestem takiego samego zdania jak Hajime. Nie chcę wątpić w żadną z moich przyjaciół. Lecz mimo to prawdą jest, że jeden z nas zamordował dwóch naszych przyjaciół. Dlatego musimy trzymać się tego do samego końca. Żebyśmy mogli w końcu zerwać te łańcuchy rozpaczy. Czyjaki? Hej Mikan. Mogę cię zapytać o ostatnią rzecz? Jeśli nie jesteś mordercą, to kto nakręcił ten film, który oglądał Hajime? Tak jak mówiłam, to na pewno nie byłam ja. Czy możesz to udowodnić? Udowodnić? Ja, czy masz jakiś dowód na to, że to ja nakręciłam ten film? Ale właśnie tak. Pokaż mi swój dowód. Bo tylko zakładasz, że film został nakręcony w sali konferencyjnej. Traktowanie mnie jak mordercę na podstawie przypuszczeń. Tylko dlatego, że byłam w szpitalu? To jest kompletnie szalone. Nie zrobiłam nic złego. Dlaczego wszyscy zawsze mnie nie widzą? Proszę, po prostu w końcu mi wybaczcie. Z tą kobietą jest wszystko w porządku? Ona jest emocjonalnie niestabilna. Nie jestem mordercą. Ten film nigdy nie kręciłam tego filmu. Wygląda na to, że w końcu zaczęła się nas wspierać, ha? Ale jedyną osobą, która może znaleźć dziurę w tych argumentach, jesteś ty, Hajime. Więc zostawię to po raz kolejny tobie. Czy to możliwe, że od samego początku taki był cel Ciaki? Mówi, że los wszystkich zależy ode mnie. Jedynej osoby, która widziała to nagranie. Dlaczego uważasz, że to ja jestem zabójcą? Gdzie jest twój dowód? Proszę, wybaczcie mi już! Muszę podjąć decyzję. To ja muszę to zrobić. To ja muszę to zakończyć. Krefem podeszła Elina. Elina do powierzchni, jesteśmy teraz tutaj. Albo... Nie, nie, inaczej, będziemy musieli coś zapamiętać. Błąd zabójcy, killer's mistake. Nie jestem mordercą! Nie przychodziłam do głowy nikt inny niż ty. Kto mógłby kręcić ten film? No, masz jakiś dowód? Nie, nie to chciałem zrobić! Czy krąb na torba na jej głowie jest dowodem? Czy szpitalny fartuch, który miała na sobie budzi podejrzenia, a może szpitalne kapcie? Ibuki i Mikan wyraźnie mają różne typy ciała. Czy to naprawdę twój dowód? Czy stwierdzicie, jaki miała typ? Tylko na podstawie tego filmu, typ ciała. Kąta kamery, w to trzeba nie strzelić. Słabego światła świec tylko. Nie może być, był w stanie rozpoznać jej typ ciała. Więc proszę, wybaczcie mi. Hajime, uważaj i słuchaj tego bardzo dokładnie. Jesteś jedynym osobą, która może wskazać pomyłkę zabójcy. To pobieramy, czyli killer's mistake, i celujemy w camera angle, czyli w kąt kamery. Nie bój się, nie wahaj, nie uciekaj. Jestem jedynym, który widział ten film. Kto inny to zrobi, jeśli nie ja? Dobra, skipujemy szybko. O, to creepy brzmi w takim tempie. Oj. No, that's wrong! Mikan, popełniłaś poważny błąd. Błąd? Jak już mówiłem wiele razy, jestem jedynym, który widział ten film. Co w tym złego? Zdradziła się, prawda? Ale nigdy nie wspomniałam nic o kącie kamery. Więc czemu? Mówisz cokolwiek o kącie kamery, tak jakbyś sama widziała ten film. Ale wtopa, co? Zapomniałem, że ona też wpadła, szczerze powiedziawszy. Jedynym powodem, dlaczego Mikan znała kąt kamery, który widział w Hajime, jest to, że sama jest osobą, która kręciła ten film. Czy to prawda? To jest twoja nagroda. Im bardziej desperacko się czucisz, tym głębiej kopiesz pod sobą dziurę. Spłamałaś, nieprawdaż? Mówisz poważnie? Czy to prawda, Mikan? Czy to ty zabijasz Hiyoko i Buki? Wybaczcie mi! Ha? Myliłam się.
Pomyłeczka? Nie, nie, to wcale nie tak. Wcale nie tak? W sensie to niemożliwe. Niemożliwe? Pamiętasz tę kolumną torbę, którą i buci miała na sobie, gdy umarła? Spróbuj przypomnieć sobie tę torbę. Dzyń, dzyń, teraz pamiętam. Co się z nią do cholery dzieje? Z każdą minutą staje się coraz dziwniejsza. Ta torba? Czy to nie ta sama, którą miała na sobie dziewczyna w filmie? Skąd wiesz tyle o filmie? A kto to obchodzi? Co ważniejsze, czy wiesz, że torba jest produktem limitowanym, który był sprzedawany w kinie? Też go widziałeś, Hajime, prawda? Pamiętasz symbol z usami na niej, zgadza się? Ojej, Juniu, nie przejmuj się tym. Ja akurat pamiętam. Tada, nie ma wątpliwości, że ta torba to produkt limitowany. Więc nie sądzisz, że to niemożliwe? Używanie jednej torby w sali konferencyjnej i klubie w tym samym czasie? To całkowicie oczywiste, że to niemożliwe, nie sądzisz? Dlatego ja gram tego filmu, co znaczy, że nie jestem zabójcą. Więc wybaczysz mi, prawda? Tarda, jak to sięga twój upór, cóż za rozpacz. Więc wybaczysz mi? Nie przestanę, dopóki mi nie wybaczysz. Tak, będzie przed nami Panic Talk Action. Okej. Twoje magazynki w tym samym momencie. Dobra, jakoś to ogarniemy, jak zawsze. Czyli pomylimy się 200 razy, a potem będzie już tylko lepiej. Dobra. Będę to tłumaczyć tak długo, aż mi wybaczysz. Ta torba to limitowany towar. Dlatego ta zbrodnia jest niemożliwa do wykonania. Alaska, czy ją do reszty już pokręciło? Wybaczysz mi? Wybaczysz mi, prawda? Czyż nie? Oczywiście, że mi wybaczysz, prawda? W tym tempie do niczego nie dojdziemy. Muszę coś zrobić i zakończyć to. Muszę coś zrobić, żeby zmusić ją do przyznania się. Let's go! Nie pamiętam kompletnie, jak się przeładowało. Nie pamiętam, jak się przeładowało. Czekaj, przeładuj. Klawisz tap, no właśnie. A może ja muszę zaznaczyć najpierw? Okej, da się jednak. Nie wiem, jak już miałem z tym problem przed chwilą. Generalnie to jest dużo prościej zrobione niż w poprzednich częściach, wydaje mi się. Ale przeładowanie akurat nie jest zbyt przyjemne. Czemu zniknęło to po prostu, tak? Czemu ja to nie trafię? Coś tu jest nie tak. Naprawdę aż tak kiepsko trafiam? Naprawdę tak kiepsko trafiam, wow. Wybaczcie za pełne skupienie, ale wiecie, jak to jest w tej minigierce. Jezu, czemu to jest takie duże? Dawno się tak nie skupiałem, o nie. Jest kiepsko. Dobra. Bonus w kinie. O Jezu, tak dziwnie to było złożone. Bo słowo kinie było rozbite. Takie dość dziwnie i takie kinie, co? Mogła wspominała o tym wcześniej. Kupując jedną torbę, drugą dostajesz gratis. Jest to powszechna praktyka wabienia klientów dodatkowymi bonusami. Trochę kupił tę torbę, powinien otrzymać drugą jako bonus. To znaczy, że nie jest możliwe, niemożliwe, aby używać tej torby w dwóch różnych miejscach. Więc proszę, przestań szukać desperacko wymówek. Dlaczego? Dlaczego mi nie wybaczysz? Dlaczego? Wygląda na to, że jej desperacka walka w końcu dobiera końca.
Znaczy, no zawsze wszyscy mnie nienawidzą. Powinniście po prostu mi wybaczyć. I tam to już koniec. Potem jak przeanalizuję twoje przestępstwo od początku i pokażę, że nie masz już jak się bronić, proszę po prostu przyznać się do tego. Przynajmniej pod koniec pozwól mi w ciebie wierzyć. Dobra, czas na kończący wywód. Okej, to jest pierwsza strona. I tutaj dajemy... Ja chwila, bo tutaj musimy dostosować na drugiej stronie. Wyrzuć trąbną torbę, nie torbę z monomi. Tak o. Na czwartej stronie musimy dać... zabójca zerwał tapetę w klubie muzycznym. Nie, oj, nie tutaj, przepraszam. A ja miałem już termo życia. Oj. Nie zauważyłem, myślałem, że mnie trochę zrespiło po tym wszystkim. Mikan, wygrałaś, gratuluję. Tak, chcemy zagrać ponownie, oczywiście. Fail z mojej strony, oczywiście. Czym żeby była seria zrobiona etycznego podejścia bez mojego faila? Czy dostajemy taki sam zestaw na start? Troszkę inny, ale... Dalej to tutaj dajemy. Dalej dajemy to tutaj. O, właśnie tutaj to miało być. W moim poczcie pół pozostałości od zestawu. Pozostałości od zestawu. Tutaj idą. Kolejny, ostatni zestaw. Wyrwany fragment na oświetleniu. O, tutaj leci. Co rozprowadzasz? Klej. To tutaj. I zostało nam jeszcze tutaj coś. A tutaj nam zostało... film z przejrzu wieszania. O, proszę bardzo. Mamy to. Ostatnia rzecz, którą trzeba było tutaj zrobić w tym procesie. Kluczem do tego wydarzenia jest film z kamery, który tylko ja widziałem. Dlatego zacznę od tego, żeby rozwikłać węzły tej zbrodni. Kiedy rano poszedłem z Mikan do szpitala, zauważyłem w poczekalni pewną specyficzną rzecz. Lampka sygnału przychodzącego na monitorze od zestawu migała przed wyznaczonym czasem. Kiedy włączyłem monitor, na ekranie pojawiła się osoba ubrana w szpitalny fartuch i z workiem na głowie, która właśnie zamierzała się powiesić. Ten zestaw został zaprojektowany do dwukierunkowej komunikacji ze szpitalem i klubem muzycznym, dlatego pomyślałem, że sygnał pochodzi z klubu, więc natychmiast tam pobiegłem. Ale to była pułapka zabójcy. Prawdę mówiąc, film został nagrany w innym miejscu. Zabójca przyniósł kamerę z klubu muzycznego noc wcześniej i przygotował się z wyprzedzeniem, a potem nagrał film w szpitalnej sali konferencyjnej. W ten sposób próbowano mnie przekonać, że incydent działo się w czasie rzeczywistym, kiedy w rzeczywistości zbrodnia została już popełniona wcześniej. Osoba na nagraniu dosząca torbę była w rzeczywistości zabójcą, działającym jak fałszywka. Trzask. Dum. Nie wiedziałem o tym, więc poszedłem do klubu muzycznego i znalazłem powieszone ciało, noszące worek na głowie. Widząc ciało przede mną, spanikowałem i wybiegłem stamtąd, by sprowadzić resztę. Ale to też była część pułapki zabójcy. Po sprzątnięciu sali konferencyjnej zabójca prawdopodobnie obserwował klub muzyczny z zewnątrz. I jakby zamienił się ze mną miejscami, wszedł do wnętrza klubu muzycznego, po czym zaczął pracować nad swoją ostateczną sztuczką. Rzeczywiście w tej sprawie nie powiedziano, czym zabito Hioko. Najpierw zerwał tapetę pokrywającą jeden z filarów sceny, odsłaniając ciało Hioko. Kiedy przybyłem tam po raz pierwszy i zacząłem powieszone ciało, nie zauważyłem nic dziwnego w tym filarze. Nie spodziewałem się, że będzie nieco większy przez tapetę albo że w środku zostało ukryte ciało Hioko. Następnie zabójca zniszczył kamerę, która była używana w sali konferencyjnej. Po zniszczeniu jej zmieszał ją z tym, co zostało z monitora znaleziono na miejscu zbrodni. Kamera, której użył zabójca, została pierwotnie przeniesiona z klubu muzycznego, ale kiedy ją przyniósł, upewnił się, że przedtem zniszczył od niej monitor. Chciał ukryć w taki sposób fakt, że kamery nie było na miejscu zbrodni. Klap, trash, brzdęk. Na koniec zabójca przekształcił miejsce zbrodni w zamknięte pomieszczenie, złamał pałeczkę z magazynu i umieścił je w pobliżu wejścia do klubu muzycznego. Zrobił to, aby przekonać nas, że klub był zamknięty od wewnątrz. W rzeczywistości powodem, który sprawił, że klub stał się zamkniętym pomieszczeniem, był klej. Zabójca zakleił drzwi klejem i celowo stworzył zamknięte pomieszczenie, które można było otworzyć siłą. Potem zabójca skończył ingerencję w miejsce zbrodni, spotkał się z Fujihiko oraz ze mną. Pomógł nam wyważyć drzwi, mimo że osobiście je zakleił.
Ale fajne ujęcie tam na dole z tym Raymanem. Przez co dzięki niemu odkryliśmy nie tylko ciało Ibuki, ale także nagle obecne ciało Hyoko. Wówczas udawał zdziwienie, ale w głębi duszy zapewne odetchnął z ulgą, że jego plan zadziałał. No ładnie, co? Czyż nie, Mikan? Ta zbrodnia została zaaranżowana przez ciebie, nieprawdaż? Nie, nie, teraz się śmieje? A, minęło już tyle czasu. To uczucie znam ją bardzo dobrze. Jakby podłoga się rozpadała, jakby na was spadało niebo. Uczucie rozpaczy. Mikan? Co w ciebie wstąpiło? Ej tam, przed tym poczekajcie chwilę. Okej, mam podsumowanie. No nie patrzę, a to oczywiście było parę faili. Jak to u mnie często? O, to ostatnie 13 punktów. Katastrofa. Wygląda na to, że wasze dyskusje dobiegły końca, więc przejdźmy do naszego zaplanowanego głosowania. A teraz pociągnijcie za dźwignię i oddajcie swój głos. Więc kto zostaje winnym? Czy dokonacie właściwego wyboru, czy może okropnie złego? Do dzieła! No, oczywiście wiadomo, jak głosujemy. Żerny Mikan. W sumie ciekawa zbrodnia, mimo wszystko, chociaż mam wrażenie, że cały proces jest teraz po czasie bardzo niedopracowany. Nawet patrzcie, że closing argument nie objął tego, jak ona to zrobiła na dobrą sprawę, tylko już samo ukrycie zwłok. Bardzo dziwaczny jest ten proces, jak teraz patrzę po czasie. Okej. Koniec rozprawy klasowej. A teraz choć w tym momencie to może być oczywiste, po raz kolejny trafiliście, to już 3 razy z rzędu. Tak jest, prawdziwa tożsamość winnego, który zabił te 2 dziewczyny, to Mikan Tsumiki. Zabawne, aż 3 dziewczyny odpadają w tym rozdziale. To są chyba jakieś żarty. Chcesz powiedzieć, że Mikan, ta, która opiekowała się nami, była tą, która ich zabiła? Nie śpij sobie ze mnie, Mikan. Czy okłamywałaś nas przez cały ten czas? Planowałaś ich zabić od samego początku, podczas gdy się nimi opiekowałaś? Nie śmiej się, tylko mów! W taki sposób to zmierza donikąd. Co z tobą? To nie jest podobne nawet do Peko. Ją naprawdę powaliło. Nic nie możemy już z tym zrobić. Ona nie jest już tą samą osobą. Nie jest już Mikan Smith, którą znaliśmy. Ha? Na podstawie moich przypuszczeń też mogła to złapać. Prawdopodobnie miała rozpacz wirusa, który był motywem tej sprawy. Powiadasz, że Mikan też? Wiem, bo długo obserwowałem Mikan. W końcu to ona się mną opiekowała. Moja świadomość ciągle odpływała, ale nawet wtedy, gdy dostrzegłem jej spojrzenie, jej wyraz twarzy był pełen rozpaczy. Rozpaczy tak pozbawionej nadziei, że nie pozostawał nawet jeden jej fragment. Chwila. Uważasz, że Mikan też chorowała? Więc to znaczy, że... A, Hajime, czy coś ci przyszło do głowy? Moje ciało jest ociężałe. Nie tylko ociężałe, czuję coś delikatnego i ciepłego. Ona była wtedy ciepła. I wtedy można było już to wykminić. Zgadza się, Mikan była bardzo ciepła. Teraz kiedy o tym myślę, to musiała być wysoka gorączka, tak jak u Ibuki i Akane. Więc z powodu tej choroby Mikan była... Objawy, które z pewnością odczuwała, zasługują na miano rozpaczy wirusa. Tracąc wszelką nadzieję i podrążając się w rozpaczy, z powodu rozpaczy wirusa prawdopodobnie została opanowana przez rozpacz. To właśnie dlatego potrafi się śmiać w tak beznadziejnej sytuacji. To oznacza, że Mikan stojąca przed nami nie jest już ostateczną pielęgniarką. Jest zupełnie inną osobą, odkąd została zarażona rozpaczowirusem. Jest osobą, która zasługuje na miano ostatecznej rozpaczy. Ostateczna rozpacz? To jest powód, przez który nie mogę tego wybaczyć. Chodzi o zabicie kogoś w imię rozpaczy zamiast w imię nadziei. Nie mam mowy, żebym mógł to wybaczyć. W imię rozpaczy? To zupełnie nie tak. Zupełnie nie tak. Co masz na myśli? Zrobiłam to ze względu na moją ukochaną. O czym ty mówisz? Gdyby tylko żyła, byłaby bardzo szczęśliwa. Jestem tego pewna, oczywiście mówi o Junko. Moja ukochana była jedyną, zdradza się jedyną, która nigdy mnie nie nienawidziła. Wybaczyła mi moją rezystencję, to jest niesamowite, że ona tak na nią patrzy. Wybaczyła mi i zaakceptowała mnie, nadała mi wartość, kochała. Kochałam ją z całego serca, a ona to w pełni odwzajemniała. To jest moje odwzajemnienie.
Rozumiem, że zrobiłam coś niewybaczalnego, ale wiecie, przezwyciężenie tego wszystkiego jest tym, na czym polega miłość. Nie rozumiem, o czym ty bredzisz? Nie rozumiesz? Czy to dlatego, że nie masz nikogo, kogo mógłbyś kochać? Czy to dlatego, że jesteś kimś, kto nie jest akceptowany przez kogokolwiek? Jaka szkoda. Współczuję ci. Nawet jeśli to powiem, jestem pewna, że nikt tutaj tego nie zrozumie, ale... Miłość jest czymś wspaniałym. Ach, to uczucie wolności, kiedy nie dbasz już o nic. Moja ukochana i ja jesteśmy jedynymi osobami w tej cienkiej zasłonie, a ja tylko przez nią spoglądam. Dlatego tak długo, jak jestem w środku, nieważne jak bardzo się ze mną droczy, chlapie wodą, kopie, zupełnie jakby nic się nie liczyło, mogłabym po prostu umrzeć, tak bardzo to nie ma znaczenia. Kto by się przejmował nadzieją czy rozpaczą? Jest miłość, tylko miłość. Nagito, czy to naprawdę rozpaczowirus, o którym mówiłeś? Wygląda na to, że myliłem się. Nie tylko była dotknięta przez rozpacz. Miałeś w połowie rację, można powiedzieć, że to wszystko dzięki tej chorobie. Bo dzięki tej chorobie byłam w stanie przypomnieć sobie moją ukochaną. Przypomnieć? Najwyraźniej to właśnie był mój objaw. Haha, cóż za wspaniały objaw. To znaczy, że miałaś przypomniozę? Jeśli coś sobie przypomniała i teraz skończyła, sugerujesz, że byłaś taka od samego początku? Czy byłaś taka zanim jeszcze przybyłaś na tę wyspę? Nie denerwuj się tak. Cóż, po pierwsze, powód, przez który się taka stałam, nie był moją winą. To była wszystko wasza wina, wiecie? Bo to nie jest tak, że jestem całkowicie odpowiedzialna za to, że tak się stało. Jestem tym, kim jestem dzięki licznym relacjom z ludźmi. Więc to wina wszystkich, że tak skończyłam, rozumiesz? Mimo to na obecną mnie najsilniej wpłynęło istnienie mojej ukochanej. I to również moja ukochana stworzyła aktualną mnie, której nikt nie potrafi wybaczyć. Lecz moja ukochana wciąż mi wybacza i nadal mnie akceptuje. To podstawowa różnica między wami a moją ukochaną. Tak mówiłem wcześniej, o czym ty kurwa gadasz? Chcę ci powiedzieć, że to jest Mikan? To prawdziwa Mikan? Mikan, proszę, odpowiedz mi, czy naprawdę wszystko sobie przypomniałaś? Skończyłaś w ten sposób tylko dlatego, że coś sobie przypomniałaś? Nie mam mowy, żebym w to uwierzył. Nie mam mowy, żeby osoba, którą teraz jesteś, to prawdziwa Mikan. O, wciąż we mnie wątpisz? Zatem, aby udowodnić, że pamiętam, powiem wam wszystkim coś fajnego. Chodzi o tę organizację niszczycieli świata, o którą wszyscy się tak martwicie. Wiesz coś? Nie chodzi o to, że wiem, po prostu sobie coś przypomniałam, to wszystko. Wiedziałam o tym od zawsze, jak ta przerażająca organizacja znana jako Niszczyciele Świata jest również organizacją znaną jako Fundacja Przyszłości. Fundacja Przyszłości? Przyszłość. Racja, ten symbol na drzwiach starożytnych ruin, zgadza się, to było japońskie słowo oznaczające przyszłość. Czym jest Fundacja Przyszłości? Co takiego planują? Jak sama nazwa wskazuje, to organizacja, ta organizacja to Niszczyciele Świata. Fundacja Przyszłości próbuje zakończyć nasz świat. Mówiąc wprost, próbuje uzgarnąć świat dla siebie. Co do diaska? To nie jest żadna manga, wiesz? W ramach swojego planu zakończenia świata, Fundacja Przyszłości sprowadziła nas na tę wyspę. Czyż nie Monomi? E? Wiedziałem! Monomi, Mokuma, oboje są członkami tej powalonej organizacji, czyż nie? Bo ja i Monomi jesteśmy zupełnie inni. Jestem Monokuma! Moje istnienie jest całkowicie moją własnością! Po! Dość śmiania się. Hej, Mikan. Jeśli naprawdę pamiętasz... Więc już wiesz, prawda? Znasz prawdziwą tożsamość zdrajcy ukrywającego się wśród nas. Oczywiście, że to wiem. Zobaczymy, pachołkiem Fundacji Przyszłości, która ukrywa się wśród was, jest... Och jejku. Nikogo to nie interesuje, nie sądzisz? Jasne, gwint! Prędzej czy później się dowiecie, więc nie ma potrzeby być aż tak niecierpliwym. Prawdopodobnie kiedy skończy się odliczanie... Odliczanie? Ty wiesz coś o... coś nawet o tym? Ja nic nie wiem. A? To tylko moje przeczucie, ale kogo to w ogóle obchodzi? Tonę w tar wielkiej miłości. Z całego mojego serca nie dbam o nikogo i o nic. Mikan, czy to naprawdę ty? Nie uwierzę w to. Nie ma szans, żebym uwierzył, że byłaś taka przez cały ten czas. Ponieważ jeśli to prawda, to kim jest osoba, z którą spędzaliśmy cały ten czas? Przeszłością. Przeszłością? Ta osoba, ona nie istniała od początku. To tylko przeszła ja, która straciła wspomnienia ze szkoły. Uważaliście to coś za przyjaciela?
Ach, wcale mnie to nie cieszy. To tylko napełnia mnie rozpaczą. Zaakceptowaliście moje przeszłe ja, ale aktualną już nie. To... Cóż, to dotyczy również was wszystkich. Wspomnienia o ludziach, wspomnienia o wydarzeniach. Jakiekolwiek wspomnienia, utrata wspomnień jest... jak utrata własnej tożsamości. Pamięć jest najważniejszym elementem w tworzeniu osobowości. Nie sądzisz? Utrata wspomnień czyni z nas cienie przeszłości. Nie uważasz? Nie wiem, co próbujesz przez to powiedzieć, ale... Koniec końców zawsze skraca się do tej historii. Historia o naszym stradzionym szkolnym życiu. Więc to była prawda, nasze wspomnienia zostały stradzione. Gdyby to nie była prawda, nie cierpielibyśmy tak bardzo. Cóż, nie spieszcie się i przypomnijcie sobie wszystko we własnym tempie. O, Monokuma, czy możesz już zaczynać? Pora, karę! Cholera, dlaczego? Mikan, dlaczego to musi się tak kończyć? To bez sensu, to przesada. Zatem przygotowałem specjalną karę dla ostatecznej pielęgniarki Mikan Tsumiki! To już jest koniec. To jest naprawdę. Teraz mogę iść do mojej ukochanej, która zawsze mi wybacza. W końcu mogę ją zobaczyć. Proszę, wybacz mi. Tej, która umrze z nadzieją, że w końcu cię zobaczy. Jedziemy z tym kroczem! Pora na karę! Wow, szybko jakoś. Zobaczmy tą abominację. Pamiętacie, bo też nie, to jest dosyć specyficzna kara. Ostatecznie pielęgniarka, restytucja wykonywana. Bardzo specyficzna. Jeszcze ten fanserwis, oczywiście, na koniec. Rzuty na tyłek i piersi. Ale muzyczka zawsze jest zajebista, to akurat prawda. I to koniec, tak? Bardzo dziwna. Myślałem, że źle upamiętałem. Koniec. Koniec to koniec. Czy to naprawdę koniec? Morderca, który zabił Ibuki Miyode i Hyoko Sayonji była Mikan Tsumiki i została stracona. Popełniła zbrodnię, ponieważ była dotknięta rozpaczowirusem. I co dalej? Co jest zakończone? Nikt nie chciał, żeby to się tak skończyło. Kim była ta Mikan z wcześniej? Czy to była jej prawdziwa postać? Czy też sam symptom rozpaczowirusa? To i tak nie ma znaczenia. Jeśli skończyła tak tylko z powodu przypomnienia, to znaczy, że nigdy nie była warta bycia symbolem nadziei. Nawet jeżeli jej słowa powstały pod wpływem rozpaczowirusa, to jeśli ta choroba zmieniła ją w taką, jeśli przygrała z prostą chorobą, to zdecydowanie była niegodna bycia symbolem nadziei. Więc po prostu żyjmy dalej. Dalej, weźmy całą tę rozpacz i zmieńmy ją w nadzieję. To niemożliwe. Myślałem, że przez cały czas byliśmy przyjaciółkami, mimo to... Jak domek z kart, który runął w mgnieniu oka, nasza przyjaciółka, która wydawała się nam znajoma, skończyła pokazując inną siebie. Potem zniknęła nam z oczu, zostawiając ze sobą tylko swoją niechęć do nas. A teraz nie ma mowy, abyśmy mogli po prostu ruszyć dalej lub sprawić mieć jasną postawę wobec tych uczuć. To zdecydowanie niemożliwe. To byłoby o wiele łatwiejsze, gdyby to właśnie ona była też zdrajcą. Przykro mi, ale tak nie jest, Mikan nie była zdrajcą. Zdrajca wciąż żyje, jako dowód zobacz, jak dobrze się ma w tej chwili Monomi. Nie jest wcale ze mną w porządku. Ale gdyby zdrajca zginął, nie byłabyś taka spokojna, prawda? W sensie, oboje jesteście pionkami Fundacji Przyszłości, więc jesteście jak dwa serca bijące jako jedno, prawda? A więc kim ty jesteś? Powiedziałeś, że jesteś inny niż Monomi. Kogo obchodzi, kim jestem? Ważniejsze jest to, że jestem zmęczony. Dramat trwał i trwał. Nie miałem nawet czasu na zjedzenie mojego prawego oka z czarnej fasoli podczas przerwy. Twoje prawe oko jest zrobione z czarnej fasoli? Czekaj, nie czas teraz na to. Co chcesz przez to powiedzieć? Wiesz, czy nie mówi się, że życie ma swoje wzloty i upadki? Jest zabawnie, bo po wzlotach przychodzą upadki, ale gdyby życie było pełne upadków, nie stałoby się nudne? Tak więc, aby pomóc wam poczuć się lepiej, przygotowałem niespodziankę. Niespodziankę?
Odwiedźcie plażę na pierwszej wyspie, czeka tam na was stary przyjaciel. Stary przyjaciel? Czy to Nekomaru? Czy to prawda, czyż nie? Z Nekomaru jest już w porządku? W porządku, jakby to ująć, Wiedziałem, że ten szaleniec z Nekomaru wróci nas w jednym kawałku. Wspaniale. Zaczynamy widzieć promyk nadziei. Promyk nadziei? Cieszę się, że Nekomaru do nas wraca, ale... trzech naszych przyjaciół właśnie zmarło. Więc szczerze mówiąc, nie mogę być szczęśliwa. Panienko Soniu! Jednakże... mimo to nadal jestem. Jeśli z Nekomaru jest w porządku, to ja jestem naprawdę szczęśliwa. Jeśli jesteś szczęśliwa, powinnaś przywitać go z otwartymi ramionami. Być może ci, którzy zostali nam odebrani, zrobiliby to samo, gdyby nadal żyli. Najwyższy władco, chuj tam wie czego? Ten ters w ogóle do ciebie nie pasuje. Milcz, w przeciwnym razie obrócę cię w pył. I póki Hiyoko-Mikan, czy nas słyszycie? Jeśli jesteście nieszczęśliwi, to przepraszam. Jednakże proszę, wybaczcie mi na chwilę obecną. Chcę gorąco przywitać Nekomaru, gdy do nas wróci. Nie musisz się przejmować, Sonia. Jestem pewny, że twoje uczucia dotarły do nich. Więc chodźmy wszyscy przywitać Nekomaru. Zróbmy to z hukiem, nawet dla tych, którzy zginęli. A co do diaska? Czy wciąż mam następstwa tej choroby? W ogóle tego nie rozumiem. Akane. No dobra, ruszajmy! Masz rację. Ruszajmy. Obrót Nekomaru. Kiedy to usłyszeliśmy, gdy wstraciwaliśmy do windy, nie mogliśmy powstrzymać naszą podejść cytowania. Rany, tar po prostu pobiegli bez wysłuchania tego, co mam do powiedzenia. Redy, są tacy niecierpliwi. Czy oni się nie nauczyli, by zostawać, dopóki inni nie skończą mówić? Co masz na myśli? Ty znowu coś kombinujesz, prawda? Po, ja nic nie kombinuję. Próbowałem tylko odpowiednio im wszystko wytłumaczyć. Wyłącznie z ciałem Nekomaru. A? Z ciałem Nekomaru? Po. To ich wina, że nie zostali. Dopóki nie skończyłem mówić, wybaczcie, ale aż mnie tak trochę przytkało. Zatem jeśli coś się stanie z tego powodu, nie ponoszę żadnej odpomisialności. Co zrobiłeś, Nekomaru? Co zrobiłem? Po prostu go uratowałem, to wszystko. W sensie, gdybym tego nie zrobił, nie ma mowy, żebym uratował kogoś, kto był tak bliski śmierci. Więc nie można było nic na to poradzić. No niestety, zaczęłamy echo Maru. Natychmiast po wyjściu z windy zaczęliśmy biec. Szybko, na plaży na pierwszej wyspie. Boże, ruszamy! Mimo, że nasze umysły były całkowicie wyczerpane, o dziwo nasze ciała czuły się lekko. Nie zatrzymując się, biegliśmy dalej w kierunku plaży na pierwszej wyspie. Gdzie do cholery jest Nekomaru? Hej, Nekomaru, pokaż się! Przyszliśmy po ciebie, proszę, pospiesz się, widz ukrycia. Podnieśliśmy nasze głosy, rozejrzeliśmy się po okolicy, znowu podnieśliśmy nasze głosy. Rozejrzeliśmy się ponownie po okolicy. I tak dalej, wciąż go szukając, ale... Co jest do cholery? Nic jego nie ma! Czy to możliwe, że Mokuma znowu podał nam fałszywe informacje? I wtedy stało się to. Słyszeliśmy znajomy głos, który odbijał się echem po całej plaży. Zapiszę sobie. To jest jeszcze rozdział trzeci, prawda? Tak. Oho, czy coś się stało? Szukaliście mnie? Ten głos. Wielką nadzieją w naszych sercach zwróciliśmy się w kierunku głosu, a wtedy zaczęliśmy coś naprawdę niewiarygodnego. Co do? Hej, czekałem na was! Hej, co jest grane? Być może nie pamiętacie mojej twarzy, bo nie widzieliśmy się od dłuższego czasu. To bardzo smutne, wiecie? To już za dużo. Kim jesteś? Ty też? O co wam chodzi? Jeśli ze mną podrywasz, to więcej już nie poczujesz tego. Nekomaru? Nie zauważyłeś tego sam? Coż to myśli mówiąc, zauważyłeś? O, masz na myśli to ciało? Haha, to nic takiego. Nazywam się Nekomaru Nidai. Odrodziłem się w rzekach piekieł. To jest tak porąbana sytuacja, że szok. Dziewięć dni, 14 godzin, 34 minuty i ileś tam sekund. To jest koniec rozdziału, prawda?
Super Anstro. Dobrze, udało nam się w tym odcinku dokończyć. W kolejnym będziemy już lecieć po prostu sobie z kolejną. On dalszy nastąpi. Tak, jeszcze dostaliśmy oczywiście fartuszek. Tak, chcę zapisać, moi drodzy. Ten zapis również jest końcem, to jeszcze się zacznie scenka. Ale oczywiście odcinek kontynuujemy dopiero w kolejnym tygodniu. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę. Zaczynamy czwarty rozdział, jeden z fajniejszych według mnie w tej części, tak naprawdę, patrząc na ten winogronowo-truskawkowy domek, na całą intrygę. No jedyny minus, jaki ja widzę w tym rozdziale, to jest Mechomaru. Ja wiem, że może trochę za bardzo się szczepią tego motywu, w sensie, pamiętaj, sam motyw mi się nie przeszkadza aż tak bardzo, na samym płaszczyźnie jakby pomysłu, ale jakby patrząc... Jakie inne rzeczy są wymyślane w tym rozdziale, to wydaje mi się, że on jest taki bardzo, bardzo kiepski w porównaniu z nimi. Dlatego mi się aż tak bardzo nie podoba. No ale cóż, każdy ma swoje gusta, niektórym może się bardziej spodobać, niektórym mniej. Kolejny odcinek już za tydzień o godzinie 16. Będziemy zaczynać właśnie w ten rozdział czwarty. No i oczywiście zapraszam was do opisu, do obczynienia moich linków, do mediów społecznościowych. Jeżeli chodzi o to, co ja wam polecam, to przede wszystkim polecam wam Twitcha, streamy od poniedziałku do piątku od godziny 17. Jeżeli teraz skończycie oglądać, to prawdopodobnie zaraz zaczęłam streama, także wpadajcie. Jeżeli nie macie czasu aktywnie, to proszę was chociaż o zostawienie streamka w tle. Was to zazwyczaj nic nie kosztuje, zostawić na minimalnej głośności streamka i żeby wyświetlenie się liczyło przez cały czas. Jeżeli tylko macie, jak siedzicie przy kompie i tarce się robicie, to w sumie czemu by to nie zrobić. Z góry wam za to ogromnie dziękuję. No i cóż, tak jak mówiłem, widzimy się dopiero w kolejnym odcinku za tydzień, jak to w tej serii bywa. Także trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.